Hej, 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 z tej strony Timmy i pamiętacie może ten moment live'a? O, mnich. O, jakieś sekrety, DDD. Don't trust them. Tak, zajmiemy się tą sprawą, bo powoli historia świata przedstawionego That's Not My Neighbor zaczyna się robić ciekawa. Bo ile wcześniej mieliśmy do czynienia z teoriami typu doppelgangerzy to owoce, bo jeden z nich nazywa się Peach. No i mają zielone ręce. To moja autorska teoria. No to teraz wiemy, co się odwaliło, że doppelgangerzy chodzą po ziemi i no cóż, trzeba z nimi walczyć. Na początek ten gość w kapturze, którego można już skojarzyć wcześniej, podchodzi niespodziewanie do naszego stanowiska i wręcza nam kartkę papieru. Przy czym nie wypowiada ani słowa. Już drugi raz się coś takiego dzieje. Kaptur ukrywa tożsamość tego człowieka, który wydaje się być częścią butowniczej grupy próbującej ujawnić działalność DDD. Ten prawdopodobnie mężczyzna w kapturze szybko odchodzi, zostawiając nas samych z listem napisanym szyfrem. Abdzdewkhiklim nopkrestów ksysoonono otwojoiwoowoio otwowoiwoio od 1945 onionono otnoiwotwojo otwowo. Dokładnie tak, w tym filmie poznasz jego treść. No i tutaj małe ostrzeżenie przed spoilerami, ale takimi z Wikipedii. Bo cóż, zwykle źródła zostają w opisie, jednak tutaj muszę was naprawdę ostrzec o ogromnej pracy osób odpowiedzialnych za wiki tej gry. Doceniam, że ma tyle informacji, ale i odradzam na nią wchodzić z tego powodu, że no macie tam pokazaną właściwie każdą możliwość zmian u każdego z sąsiadów. I naprawdę zjazd niżej naprawdę psuje grę i odkrywanie tych wszystkich easter eggów. Jednak wracając do listu, no i wo twojo, twowo, no jo. To nosi nagłówek nie ufaj im, a logo DDD jest na nim przekreślone, co wyraźnie pokazuje, że ktoś chce tę organizację obalić z jakiegoś powodu. No ale jakiego? No i to jest jakiś dziwny list, bo zawiera link prowadzący do strony internetowej z zaszyfrowaną wiadomością, na której znajdują się zakodowane informacje ujawniające tajemnice DDD. Szyfr wyjaśnia, że istniał tajny projekt nazwany jako Koń Trojański. W oryginale Trojan Horse Project. Jednak będę używać takiej spolszczonej nazwy Koń Trojański. No i ten projekt był finansowany przez Wojskowy Departament Rządu od roku 1945. I chyba wypchnął się troszeczkę spod kontroli, skoro po 10 latach świat ma ogromny problem z doppelgangerami, bo gra dzieje się w 1955 roku. Koń Trojański to projekt kierowany przez Oswalda D. Kiplera. No i miał na celu stworzenie bytów zdolnych do zmiany kształtu i przybierania formy istniejącego człowieka. Ktoś z was by mógł się spytać, no ale po co? No to ja wam opowiadam, by szpiegować obywateli, oszukiwać, mieć społeczeństwo pod kontrolą. Skądś to znamy, nie? Czyli w skrócie stworzyli sztuczne doppelgangery, które bez problemów potrafiły opanować dowolny ludzki język. Dowiadujemy się, że doppelgangerzy sami fałszują swoje dokumenty i są idealnymi kłamcami. To czyniło je niezwykłe. I byli bardzo wartościowi w infiltracji obcych rządów. Rzadko w ogóle który doppelganger daje się sprowokować, a nawet jeśli wyglądają nieludzko, to i tak kłamią jak się da, gdy spytamy się o ich cechy wyglądu. Ale że moja długa szyja? Mój stary był żyrafą. Że moje dorysowane oczy, to tak... Przecież wszyscy ludzie takie mają, czyż nie? Te dziury, które sprawiają, że osoby z trypofobią dostają lęku? Nie. Ja po prostu jestem chory. No, jak dobrze wiecie, doppelgangerzy mogą was zmylić swoim wyglądem. Tak, nazywam się Timmy, nienawidzę baterii, uwielbiam cytrynosty i mam naprawdę jajowatą twarz. Czy nie widać po mnie? Jednak ci najlepsi zwykle różnią się jedynie drobnymi elementami. Na papierze to cały ten plan brzmi doskonale. Wszystkie mocarstwa na świecie już to stosują od lat. No, tak pewnie powiedziałby ten typ, co nosi czapeczkę z aluminium i ściga go elektryczna Tesla. No ale nic nie jest zawsze tak, jakbyśmy chcieli. Doppelgangerzy też nie są tacy doskonali, bo tej gry by nie było. Gdy próbują się podszywać pod żyjące osoby, może pójść coś nie tak, jeszcze nie wiadomo co, i będą wyglądały tak źle, że trzeba byłoby ślepym, żeby w ogóle ich wpuścić. Jednak to nic, bo o wiele gorsze okazało się w skutkach stworzenie nowej rasy bytów na ziemi, która nie słuchała rozkazów, a działała na własną rękę. No, a że lubią sobie zjeść człowieka na surowo, to działają one instynktownie. No i to doprowadziło do nieprzewidywalnych strat w ludziach. Takich idealnych do zatuszowania. No ale prezydent rządu powiedział, że jest to poświęcenie, na które jest gotów. No i cały rząd zaakceptował te straty z powodu wartości tego eksperymentu. Tak, moi drodzy, doprowadzono do stworzenia drapieżnika, który jest nieco nad człowiekiem w łańcuchu pokarmowym. No, oby w realnym życiu nikt nad nim nie pracował. No okej, ale czy skoro wyszło to spod kontroli, to rządy powiedziały sobie, że rzucają ten projekt, utylizujemy wszystkie doppelgangery? Nie no, to jest dobry pomysł. Zapiszmy go sobie i pomyślmy co dalej. No i rząd sfinansował kolejny projekt.
Brawo! I został nazwany jako Evolutionary Anglorid Project. No i ten projekt miał na celu doskonalenie zdolności, zmiany kształtu i oszukiwania bytów. No i zatwierdzono również masowy program szkoleniowy mający na celu poprawę posłuszeństwa modeli eksperymentalnych. No i wszystko szło dobrze dla rządu, dopóki nie te wścibskie dzieciaki, to znaczy dopóki nie wykryto wycieku, który uruchomił protokół awaryjny. Wycieki jak to wycieki mogły ujawnić rządowe, nieetyczne projekty eksperymentalne, co mogło wywołać zamieszki na ogromną skalę, brak poparcia dla obecnego rządu, a nawet wewnętrzną niestabilność narodową. Okej, skoro tyle gówna chodzi po ziemi, no to co robi każde szanujące się światowe mocarstwo w takim wypadku? Ano lockdowny! W związku z tym rząd opracował plan awaryjny prowadzący do tworzenia DDD. Zakłada się, że wypuszczono wszystkie doppelgangery w celu złapania też tych, co już wypuszczone były, no i się zbuntowały. Ludzi przed tym spisano, wydano niezbędne dokumenty. Coś mi to przypomina. No i chodzenie i wychodzenie z bloku też już nie było takie łatwe. Nie no, serio mi coś to przypomina. To zapewniało bezpieczeństwo dla dalszego prowadzenia projektu Koń Trojański. No i to dostarczało niesamowicie korzystnych wyników dla rządu poprzez DDD. Sprytne, co nie? A co powiecie na to, że postacie, które już widzieliśmy i wydawały się bez znaczenia, albo były easter eggami, mają ogromne znaczenie? Wcześniej nikt totalnie nie zwraca uwagi na typa w masce klauna. Przecież typ zostawia jakąś ulotkę i tyle. Każdy tę ulotkę ulewał, bo uznał to za reklamę jakiejś innej gry, no bo fakt. Klaun jest bohaterem gry Unlikely i do tego samego autora. No a tu okazało się, że to była zapowiedź bossa w Nightmare Mode i bardzo możliwe, że jego gry są powiązane fabularnie. No, a jak podobna postać przyniosła nam ulotkę przeciw DDD, to sprawa zaczęła robić się już poważna, bo to zdradza nam coraz więcej historii świata przedstawionego w To nie jest mój sąsiad. W sumie całkiem lubię ten polski przetłumaczony tytuł. No, ale istnieją także dwie tezy, bo słowo teoria na tezę to jest troszeczkę zbyt dużo, że tym tajemniczym gościem za maską klauna i tym gościem w kapturze jest Henry, przed którym przecież Wintro przestrzega szkolenie, by nie być jak Henry, mimo że był najlepszy. Nikt z was nie spytał się, dlaczego? Ano właśnie, może właśnie dlatego, że Henry spiskował. No a druga teza, bo w sumie dla mnie ciekawsza, ulotki zapowiadają nam element, który będzie w kolejnej aktualizacji. Skoro DDD jest przekreślone, być może trzeci tryb to będzie tryb lustrzany. A, no tak, lustrzany, no to może oznaczać równie dobrze dwie rzeczy, że albo to my będziemy zza okienka i będziemy próbować się dostać do budynku, albo co ciekawsze, będziemy puszczać jedynie jednych z najlepszych doppelgangerów do budynku, a prawdziwych ludzi odsyłać. Kto wie? Ale to nie wszystko, bo w raporcie czytamy także, że pewien doktor o jakże zacnym imieniu W. Afton maczał palce w projekcie Konia Trojańskiego. I'm always come back. Zbieżność nazwisk przypadkowo? No nie sądzę. No nie ma się czym przyjmować, totalnie. To jedynie nawiązanie do FNAF-a, a nie prawdziwy William Afton w innej grze, prawda? Doktor W. Afton był głównym naukowcem i kto wie, czy czasem nie taki doppelganger. Nie mógłby być naczyniem na czyjąś duszę. Nie no dobra, koniec łączenia FNAF-a z tą grą, bo autor sam sobie żartuje z Aftona, dając mu w Nightmare Mode podobny strój do Springtrapa. William Afton, dzień dobry. W tym momencie najłatwiej uznajmy, że William Afton to w innej rzeczywistości inny gość. I tak później przejdziemy do kolejnej teorii o grze. A teoria zakłada, że doppelgangerzy to byty z innego wymiaru, które dzięki programowi Koń Trojański znalazły się w naszym świecie. A samo DDD ma swoje oddziały, no w różnych wymiarach. I to jako organizacja ściśle rządowo-wojskowa. To może tak przez chwilę bardziej naukowo. Niech zrobi się poważnie. Jest takie naukowe założenie, że istnieje wiele, wiele wymiarów o różnych prawach fizycznych, gdzie żyją formy życia, których życia nie rozumiemy. Bo jest bardzo odmienne od naszego. Założenie nieskończonego wszechświata, gdzie jeśli możliwości są skończone, a powierzchnia nie, no to tak czy inaczej muszą występować powtórki na tej powierzchni. Ogólnie temat ponad nasze przestrzeganie świata, ale jest mega ciekawy. No a przy okazji zahacza o wiele kwestii, które wkurzą każdą osobę wierzącą lub nie, dlatego jest cudowny. Jednak przejdźmy do świata przedstawionego. No, to takie DDD, jako organizacja rządowa w świecie gry, mogłaby przecież mieć technologię pozwalającą na zmianę wymiaru, gdzie problem jest ten sam, ale istoty to potworne odpowiedniki ludzi z pierwszego znanego nam wymiaru w tej grze, gdzie wiele wydarzeń mogło potoczyć się również inaczej. Stąd rozbieżności w tym, który odpowiednik z kim na przykład mieszka. No i warto się jeszcze pochylić nad tematem potworów, bo przecież my kojarzymy te potwory z naszych ludzkich legend i mitów.
W Nightmare Mode pracujemy w wymiarze, gdzie przybywają wysoko postawione demony i duchy. Wystarczy spojrzeć pobieżnie po wszystkich imionach i no cóż, nawet w nazwiskach znajdziesz informację, że sporo z nich nawiązuje bezpośrednio do wysoko postawionych demonów. Poruszę temat Dr. Kaftona i jego odpowiednika, który niestety tutaj nie nazywa się Springtrap, a Orcus Dispater. Zastanawialiście się, czemu nazywa się ten sposób, a nie po prostu Springtrap? A no może dlatego, że sama nazwa powinna nam przybliżyć nieco rolę doktora Aftona w tym świecie, gdzie doppelgangerzy latają wolno, a DDT, no cóż, stara się wysiorpać z podłogi rozlane mleko. Orcus to demon śmierci z mitologii rzymskiej, a Dispater to bóg bogactwa z mitologii również rzymskiej. I ogólnie Dispater tłumaczy się na bogactwo ojca. W ogóle z bezużytecznych ciekawostek to w orszaku miał Libitinę, boginię śmierci, którą fani Doki Doki Little Nature Club kojarzą pewnie znakomicie. Co ciekawe, dzięki tym odpowiednikom możemy nieco dowiedzieć się o sąsiadach i serio jest to temat niesamowity. Jednak o Aftonie dowiadujemy się, że był liderem naukowców odpowiedzialnych za doppelgangery, czyli jest odpowiedzialny za śmierć naprawdę wielu niewinnych ludzi. No ale przy okazji wzbogacił się na tyle, że mógł pozwolić sobie na wynajem mieszkania w chronionym, i to przed doppelgangerami, czyli przed nowymi drapieżnikami, bloku. No bo właśnie, zauważyliście, że praktycznie każda osoba mieszkająca w tym bloku zajmuje się raczej jakimś dochodowym biznesem? I tak wiem, jest Milkman. No on może nie kojarzy się z dochodowym biznesem. No ale kto powiedział, że nie może być dochodowy w świecie przedstawionym? Być może mleko to jest towar deficytowy? No właśnie, ale jeśli będziecie chcieli o sąsiadach, porozmawiamy sobie kolejnym razem, a tobie aktualnie teraz, to polecam sobie obejrzeć, jak poradziłem sobie z zadaniem bycia stróżem i jak ciężka jest to robota, a film znajdziesz na kanale Timmy TV.